jakie plany udało Ci się zrealizować odnośnie przyszłego sezonu? Czy coś już wiadomo, w czym wystartujesz, jakim samochodem, w jakim cyklu? Znaczy, tak naprawdę to jeszcze pracujemy nad budżetem, ale najbardziej prawdopodobną opcją na tą chwilę jest to, że zostajemy w Citroenie. Będziemy bronić tytułu, jest teraz stworzona grupa R, czyli jakby Ośka, czyli jest o co walczyć i na to wygląda, że raczej zostaniemy w Citroenie w pucharze na ten rok jeszcze.